Witam was bardzo serdecznie. Powracamy do przygód baronowej w Disciples 2 w sadze mrocznego proroctwa. 17 dzień, dobra, 17 dzień mamy i blokujemy demony, które się pojawiają, a ten demonolog za nich odpowiada. Pokonanie jego pustych wyznawców wyłączy ten cały rytuał. Z drugiej jednak strony potrzebujemy dla niej doświadczenia. Sporo, tylko że ta misja ma też ograniczenie czasowe w 40 turze bodajże. Astaroth sam będzie się już do nas zasadzał, będzie chciał nas pokonać. Jego rozkazem będzie atakowanie mojej rózgowiczki. Także można zawsze zrobić tak, że poczekamy na niego w stolicy. Ewentualnie. Inny sposób jeszcze, no to będzie taki, że trzeba będzie zrobić manewr, żeby się po prostu kręcił w kółko, nie mógł przejść, tylko tutaj zrobienie tego będzie nieco utrudnione, bo tutaj nie ma jakiejś dużej przestrzeni, na której mógłbym ten manewr wykonać. Myślę, że gdzieś tutaj musiałbym nad tym pomyśleć, porozstawiać złodziei i tak dalej, on by się tutaj gdzieś kręcił. Chcąc wejść tędy, chciałbym zrobić jakieś strefy, przez które by ten Astaroth mógłby chcieć przejść. Dobra, idziemy dalej tutaj. Na razie nie mam się co tutaj przemieszczać, chociaż z chęcią bym poszedł i ustawił rózgę przy tych piekielnych zasobach. Ale dalej, jak tutaj, no to już nie mogę ustawić iluzji. Chociaż to miejsce jest wystarczające, bo i tak będą musieli ją zaatakować, jeżeli nawet bym szedł tutaj. Drugą bym mógł przyblokować miasto. Wtedy sobie przejąć zasoby. Brzmi jak dobry plan. Ale czy to dobry plan będzie, to się okaże. Dobra, tutaj ustawiam rózgę tak, żeby się już to samo z siebie rozrosło. Kiedyś tam. No i tutaj możemy atakować. Co w tym było? Zupełnie nie wiem, ale... Co tutaj mamy? Uważaj, panie, morzami w tym rejonie władają morskie wiedźmy, które pożerają wszystkich intruzów. Coś pamiętam, one były chyba nawet agresywne. No możliwe, że te demony, które poszły na plażę, już ich tam nie ma. Dobra, wchodzimy tutaj. Trochę słabo, że akurat demon jest na górze. Gdzie zbyt mocno dostawał. Mieliśmy chyba kulę rycerza piekieł, tak. Kilka kul tutaj można fajnych dostać, więc dobrze byłoby to wykorzystać. Fajnie, że rozdzielają się obrażenia akurat. Dobra sprawa. No i zostaje nam tylko paraliż tutaj, więc jeszcze do tego trutka wchodzi. No to przy takich okolicznościach, no to granie rózgowiczką tutaj jest dużo przyjemniejsze. No, już jesteśmy blisko 10 poziomu, więc zobaczymy. Tu już kolejny punkt dowodzenia mógłby już być. 100 sztuk złota, buty elfów. Zupełnie nieprzydatne buty. No przecież legiony mają wszystko latające, więc po co im takie buty jak elfów czy żywiołów? No, zupełnie nie są im potrzebne. Spróbujemy z tą maną piekielną. Jest szansa, że to może wyjść. Nawet nie musimy chyba blokować tego miasta. Podejdziemy tutaj blisko Ogara, a później już bym tylko wszedł, przejął manę piekielną i to wszystko. Nie musiałbym tam jakoś się bardzo gimnastykować z tym wszystkim. No, ale może ty to spróbujesz zrobić. Trochę ci to czasu zajmie, a przydałaby się też mana, bo klątwę demonów czy Kronosa bym opracował, już nie mówiąc o Tortiomenta. Bo tutaj potrzeba już many życia i many śmierci, czyli tego, co mamy tutaj. Ogr, gobliny.
Coś trzeba tu atakować. Jeszcze ten troll cały, którego bym się wrócił później. O, sklep, 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 sklep. Ja do sklepu bardzo bym chciał. No, widzę, że mamy tutaj kolegę demona. Tylko zaatakujmy go stąd, żeby przypadkiem morskie stwory się nie zasadziły na mnie. Uciekasz. Być może ci się uda. A być może i nie. Okej, mamy to. Miasto z dwoma strzelcami. Strzelcy to będą akurat atakować miluzgowiczkę. Matriarcha może być paraliżowana jak najbardziej. Ewentualnie można przeczekać pierwszą turę, sparaliżować sobie rycerza Imperium. Później resztę ostrzeliwać. Tylko, że i tak by się nawet przydać taki czempion szkieletów, czy rycerz piekieł, coś w tym stylu. A, dobra. Można spróbować z tym miastem. Tutaj przywołanie nic nie da. Ale najpierw pójdę do sklepu, sprzedać to, co trzeba, żeby zdobywać pieniądze na budynki. Tutaj to bym poszedł chyba nawet w zwierza, żeby ktoś robił obrażenia obszarowe. Dobra, sprzedajmy to. Błogosławieństwo imienia trzeba zostawić, buty elfów są też niepotrzebne. Zwój słabości niech zostanie. Dużo eliksirów i do tego księga czarnej magii, która daje możliwość korzystania z talizmanów, ale to... Brać umiejętność korzystania z ksiąg, żeby móc używać talizmanów. Trochę pokrętne, nie wiem, czy to akurat opłacalne. No, widzę, że te włócznicy się opiekowali miastem i atakowali najprawdopodobniej demony. Nie widzę tutaj w pobliżu żadnych. Okej. Kaplica tortów teraz, bo tutaj demon jest dużo bliższy poziomu. To zdecydowanie niebezpieczna walka. Te syreny również. Z tym ogrem bym zawalczył w sumie. Potrzebna byłaby tutaj pomoc Beliara. Jeżeli mam jednak tutaj do tego włócznika, później tamto miasto bym sobie spróbował przejąć. Trzeba będzie jednak swoje przyjąć tutaj na klatę. Pancerza masz. Przyzwoicie. Tylko bransoleta z czaszkami była dostępna w misji poprzedniej. No, i eliksir żelaznej skóry, więc to wszystko by na pewno złożyłoby się na fajny pancerz. Miałbym już 45, nawet 50. No, ale cóż. Nie wyszło to wszystko tak dobrze. Dobra, tutaj już nic więcej nie zrobimy. Ty już czekasz tutaj na przejęcie zasobów. No już mamy manę życia. Bardzo dobrze. Mana śmierci już niebawem. Złoto nie muszę nawet przyjmować. To już razem z przejęciem miasta się uda. Tak myślę przez chwilę, żeby Beliara nie wysłać, bo on jednak... No niby 60 obrażeń zada, tylko że to jest jeszcze miasto, to będzie mniej obrażeń, ona to wyleczy. Właściwie w jednej turze rozwalą mi to. Nawet lepiej, gdyby w jednej turze to zrobili, to przynajmniej jakiś cios zostanie, bo jeżeli jeszcze na drugą turę to najdzie, to Matriarcha będzie miała jeszcze drugie uzdrawianie i nici z zadawania obrażeń wtedy. Dobra. Idźże po tą rózgę. Ja cię proszę. Zostań z tyłu w sumie, chociaż mogłabyś iść do przodu, ale będziesz okładana mocno przez wrogów. Rycerz Imperium z włócznikiem też swoje zrobią. Nie będzie łatwo, trzeba tego rycerza piekieł tutaj wezwać do pomocy, tak szczerze mówiąc. Jeszcze kilka innych kul tutaj się myślę zdobędzie.
Tu w sklepie coś było chyba. Nie wiem, czy nie przeczekać tutaj całej tury. Później zaatakować, wezwać tego rycerza i w drugiej dopiero turze matriarchę bym sparaliżował. Więc tak czy inaczej ona by uzdrawiania nie użyła. Tylko te obrażenia, jakie tu wejdą. No to trochę będzie bolało. Mam w razie czego jeszcze regeneracji, kurde. Mogę jej użyć. Dobra, spróbuję to zrobić. No, zobaczymy jak to pójdzie. Poczekaj. O, sporo obrażeń zadajecie. No, przyzwij tutaj rycerzyka. Tak, co by tutaj teraz okładać? Kogoś tu trzeba pokonać. Sporo obrażeń dostaje na uzdrowiczce. To by nie ma raczej sensu aż tak się bardzo przymierzać tam. Teraz trzeba będzie kogoś tu paraliżować. Myślę, że właśnie strzelca. Chociaż to nie był dobry wybór, przecież ona leczy. To sobie to wymyśliłem. Genialnie. Podsumowując, to wyjdzie i tak na to samo. Niestety, ale zginie rózgowiczka. Czy wy, demony, nie wiecie, kiedy należy przestać? Uther będzie rządził krainą, a wy będziecie musiały usunąć się w cień. Nie strasz nas tym Utherem. Źle to zrobiłem w ogóle. Generalnie i tak ona by mi zginęła. Bardziej już chciałem paraliż nałożyć na tego strzelca, żeby nie otrzymać obrażeń, przecież nas to wyleczyła. Ewentualnie mogłem poczekać, ona by się obroniła, ewentualnie uzdrowiła. Wtedy bym sparaliżował tego strzelca, to by wyszło lepiej wtedy. Być może miałbym szansę przeżyć wtedy. No dobra, no zrobiłem jak zrobiłem, nie będę przez tego powodu wczytywał gierki. Bez przesady. Dobra, przeczekam tutaj. Okej, ty to wiadomo, że będziesz walczył. Ale to wszystko. Huzga jest nadal moja. Tak więc przyrost teraz many piekielnej będzie dużo większy. No trochę żałuję tamtej walki, że nie zrobiłem tego inaczej. Mimo wszystko, no można było to zrobić lepiej. Tylko dobre przemyślenia przychodzą już po szkodzie. I dobra. Bez oczekiwania, już tutaj na regenerację, która nie jest jakaś nadzwyczaj dobra. Trzeba uderzać w tego ogra. Z molochem to już tu będzie fajnie. Dużo lepiej będzie się nawalać w takich przeciwników. Myślałem, żeby przywołać tam, żeby zebrać skarb, ale jestem bezpośrednio koło jednostki, więc bym i tak ją zaatakował. Dobra, okładaj mi tego ogra, który na szczęście nie zdobył poziomu. No i to też te małe obrażenia nie wystarczyły tych goblinów. Dobra, tutaj ogr jest do zdjęcia od razu. Wy sobie dostaliście poziom. Spoko, w porządku. Ani mnie to ziębi, ani grzeje. Cała siła tutaj w ogra. No i fantastycznie. Nic nam nawet nie zrobił.
W porządku. Tutaj akurat uzdrowienie rózgowiczki nie będzie zbyt drogie za pomocą świątyni, także nie boli to aż tak. Najważniejsze, że to przeżyła. Już niewielka ilość doświadczenia. Trzeba coś fajnego takiego pokonać, jakieś goblasy, coś takiego, ale nie ma nic takiego właśnie. Tu coś zginęło. Tu są orkowie. Jeszcze pójdziemy tam zobaczyć, co jest. Zresztą tutaj chyba orkowie się jacyś do nas przyłączali. Tu też sobie obadamy tamtą sprawę. No i tak, trzeba powoli będzie oczekiwać Asterota. Dobra, weź... nie wchodź tutaj na wodę, bardziej wolałbym, żebyś obok nawet stanęła. Dobra, iluzję dalej mamy. A, tutaj się nie rozrośnie za szybko. Ta rózga jednak idzie bardziej na boki. Więc mam, na manę śmierci muszę jeszcze poczekać, to niedobrze. Dobra, kolejna iluzja, proszę bardzo. Myślę, że nawet oni nie zrobią żadnej rózgowiczki. Nawet jeśli, no jeżeli mają, no to tak, to sobie tutaj by przeszli. Ale oni nawet może ze stolicy nikim nie wyszli, więc... Nawet nie zrobią tej... żadnej rózgowiczki, więc nikt nie będzie tutaj zdejmował. Dobra, orkowie, czy wy coś... Być może ten ork... wywoływał zdarzenie. W którym to mieliśmy im pomóc. No, najwidoczniej się obędzie bez tego. Okej, ustawię się już w ten sposób. Trzeba będzie okładać tych orków tutaj. Niedobrze. Siebie by trzeba było wystraszyć i od razu przy okazji jeden cios chociaż oddać. Broń się, ty ataku jednego. Drugi na obronie cię chyba nie zabije. Dokładnie, i przeżyłaś. I masz dzięki temu poziom. Dobra. Automatycznie uzdrowiona. Szybkie, krótkie tury, ale już powoli się zbliża ten czas trwogi nad Asterotem. No, Imperium coś się długo zastanawia. Dowodzenie. Oj, dowodzenie trzeba będzie brać. Ale co poza tym, jeszcze jest wytrzymałość, mistrz oręża, masz rzutowanie zaawansowane, wiedza podróżnicza też by się przydało wziąć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowych umiejętności. I pierwsze uderzenie. Jakaś ochrona też by wcale nie była głupia. Ale chyba bez nich też trzeba będzie jakoś tutaj dotrwać. Dowodzenie bym wziął sobie teraz. Nie wiem, czy jeszcze jakiś poziom tu zdobędę. Myślę, że powinienem jednak. Pytanie, czy ja chcę kogoś jeszcze brać więcej. Mniejsza ilość jednostek to jednak szansa na większe zdobywanie expów. Mimo wszystko. Przed powietrzem, okej. Czy to się przyda w praktyce? Jeżeli jacyś magowie będą u wroga, to tak. Tormentio. Chcę to opracować, ale czy to na jedną walkę tylko byłoby praktycznie przydatne. Chociaż na tego garbunca też, więc... Dobra. Niech będzie Tormentio. Użyjemy więcej niż raz. Tu trochę obrażeń jednak będzie. Przy
Przydałoby się jeszcze jakieś inne klątwy też opracować. Zdecydowanie. Albo ktoś by tutaj mógł osłabić na przykład tych orków. Jesteśmy w połowie zdobywania poziomu gargulcem, ale on jeszcze tutaj nie ma budynku. Dobra. W następnej turze już go zbudujemy. Wyższe poziomy macie. No ciekaw jestem, czy ty to przeżyjesz. No chyba jednak nie dasz rady. Wystraszymy ciebie. Robi mi to. Jakoś tutaj dacie radę. W takim układzie. Okej. I w drodze rewanżu przestawiliśmy już teraz jednostkę, więc nie dostanie więcej nasz gargulec. Przynajmniej na tyle się przydaje nakładanie tego strachu. No i nadal many śmierci nie mamy. Słabo. Kolejne demony się wciąż pojawiają. No, wybicie ich wszystkich byłoby akurat dobre, bo to jest kolejne doświadczenie, jakby nie patrzeć. Kula wody. 25 obrażeń, tak? Niewiele, ale zawsze jest to jakaś alternatywa. Dobra, teraz tak, budynek jeszcze, miksowa igła, żeby już mieć to za sobą. Brakuje ci jeszcze tego trochę, ponad 600. Dokładnie to, 701. Te krakeny, to by trzeba było porobić, tylko że Beliar zaatakuje raz. Już lepiej zrobić jakąś ekipę, która tutaj zaatakuje przynajmniej. Jakichś trzech opętanych dać z arcyczartem, to niech on przynajmniej zaatakuje wszystkich. Jakieś obrażenia zadadzą wtedy temu krakenowi. No to nawet nie musi być wcale takim złym pomysłem. Jaki jest dochód? 200. Trzeba będzie ze 3 tury poczekać, zanim opracuje sobie, właściwie zwerbuje takiego dowódcę, który by się tutaj zajmował takimi rzeczami. No a tymczasem chyba trzeba będzie się wracać. Tiamaty się już pojawiają. No to poważne rzeczy tutaj zaczynają się dziać. Nie mam szpiega, więc nie wiem, co te tiamaty posiadają w swej armii. Teraz to będzie tak naspamione, że się będą pojawiać poza tym obrębem, który chcę bronić. A to niespecjalnie by mi służyło. Na ten moment lepiej byłoby się wrócić do stolicy, tylko tutaj mnie będzie mogła zaatakować ta cała banda wodnych stworzeń. Zostaje chyba jednak przejść do tego miasta na razie. I to by było dobrze zaatakować, tylko no... mało życia w ekipie. Okej, teraz tak, żeby nie zapomnieć. Iluzja tu. Tam iluzja jeszcze chyba jest. Tak. Dobrze. Kończymy turę, więc... Bardzo dobrze, że mam tą manę piekielną, dzięki temu dochód jest dużo większy. O te 50 to jednak zawsze coś znaczy. Opracuję sobie przynajmniej klątwę demonów, to zmniejsza Astarotowi zawsze obrażenia. Bo pancerza raczej nie będę musiał mu zmniejszać, bo nie będzie go posiadał. Tak będzie mnie stać tylko na te podstawowe klątwy. Można też zawsze Paraseus opracować, wiadomo, no to... może go spowolnić, tylko na pewno nie będę
posiadał takiego dochodu, żeby codziennie czymś takim spalić. Mogę też Maledikere spróbować opracować, tylko Manny Śmierci potrzebuję. Trzeba ją przejąć, zdobyć. Przede wszystkim się z tym Berserkerem tam rozprawić. Czy on z tym stanem życia to sobie da radę? Masz te 60 pancerza. Skupicie się na włóczniku najpierw, to będą w sumie 100 obrażeń tutaj wejdzie. Bo jeszcze wejdzie drugi cios od uzbrojonego mężczyzny w drugiej turze. Z tą redukcją to 40 weszłoby. Zaryzykujmy tutaj na atak. No, trochę więcej jednak wejdzie. Możesz się w sumie też obronić. Albo zdjąć jednego z łuczników. Tu jeszcze przeżyjesz. W razie czego właśnie. Dobra. Skocz jeszcze po to. Talizman chochliku, 200 sztuk złota. Zawsze na propsie. Tam już nie próbuję iść, bo nie dojdę nawet do tego miejsca. Zrobię sobie tego Acymaga. On by się nawet przydał, żeby do takiego, z takiego praktycznego punktu widzenia, żeby używać zwojów. Mogę też dokoptować sobie w końcu kogoś. Ale tak jak mówię, ja na razie tego nie chcę robić. Niech więcej tutaj doświadczenia spływa na armię. Ewentualnie pójdę sobie do stolicy i może... Chociaż tej czarownicy to ja nie chcę. Nie za bardzo przepadam za tą polimorfią, ale tutaj... mogłaby się przydać. Żeby te gargulce wszystkie przemieniać, diamaty. Myślałem na początku, czy może nie pójść w rozwój inkuba, tylko że wątpię, że ja w ogóle go będę miał, więc ta czarownica nie byłaby wcale taka zła. Tak szczerze mówiąc. Nie brzmi ten wybór może dobrze, ale na razie trzeba tutaj siedzieć w mieście, ewentualnie pójdę sobie do stolicy, później wrócę już do walki. Tym krakenem, bo to jednak dużo doświadczenia daje. Tylko potrzebuję na razie go osłabić. Zwykła podstawowa armia tutaj może posłużyć dobrze w tym celu. Kolejna iluzja. Te iluzje naprawdę świetną robotę wykonują, bo w przeciwnym razie bym tutaj musiał cały czas się przejmować tym, co napływa. Ta misja byłaby dużo, dużo trudniejsza. Dobra, zróbmy więc takie coś i trzech opętanych, myślę. Mógłby być diabeł, tylko to jest wolniejsze od krakena i to jednak też czyniłoby różnicę. Tak naprawdę diabeł by nie zrobił nic. Bo jeden utopiec by go zaatakował, kraken dobił. Byłyby jakieś tam małe szanse na przeżycie, ale stawiam, że oni mają drugi poziom, bo byli jednak przez pewien czas już we mgle wojny. Także diabeł by nie był tutaj dobrym wyjściem. Można też tego trolla pójść, tę ruinę. Trolla to już myślę, że dam radę bez jakiejś specjalnej pomocy sobie tutaj porobić. Niedobrze, że ten spam się pojawia. Oby w tym miejscu się tylko nie pojawił. Na razie tak. A tutaj zdrowie tak.
czarodziejki. Może jednak wezmę sobie tą czarownicę. Może nie będzie lekiem na całym zło, ale przyda się, przyda z pewnością. Trollowi mogę przez to podwyższyć inicjatywę, jeżeli polimorfia zadziała tak, że on od razu się odmieni, to zadziała to na moją niekorzyść. Chociaż w tej walce to niekoniecznie, bo i tak jest wolniejszy tylko od marmurowego, więc zwiększenie mu nawet inicjatywy nie zmieni zbyt wiele. Dobra, idę w to. Pan Molo chyba powinien stać się zwierzem. Ochoczo mnie tutaj atakujecie czarownicę, nieładnie to tak, Dubliny. To też zły prognostyk, bo wolę przemienić chyba w niego, żeby nie atakował obszarówkami, czy obszarówkami, dowolną jednostkę. No i też Moloch jest szybszy. No, zła wiadomość jest taka, że czarownica teraz jest atakowana, nie baronowa. Więc może tylko na jakieś pojedyncze walki ją brać, albo ewentualnie kiedy nie ma jakichś strzelców. Okej, tu jest jeszcze kryjówka, jakieś gobliny. No, takie rzeczy właśnie, które wcześniej mogłyby mi dać ten poziom. Bez jakiejś tam wielkiej straty doświadczenia. Kiedy brakowało tych tam 10 punktów doświadczenia do poziomu. Dobra, iluzje są, są, no to można kontynuować, chociaż momencik. Zrobię sobie Kronosa. Może bym z chęcią tą kryjówkę ominął to wszystko, ale to jest i tak tylko jedna tura. Poszedłbym już na te zasoby, bo to jest niedobrze, że ja jednak tego nie mam. Myślę, że mógłbym temu Astarotowi dać się dostać do mojej stolicy. Ewentualnie mogę zrobić tutaj koło mojej stolicy jakiś krąg, że tak powiem, przez który sobie nie przejdzie. Czarownica, ty jesteś bardzo ranna. A prosta sprawa. Czyli to ty zaraz będziesz martwa tutaj. Jeżeli cię nie uzdrowię. Gobliny cię rozwalą. Trochę byłoby szkoda, no ale nie chcę mi się wracać. I potem znowu. Może ewentualnie zrobię sobie jakąś kolejną rozgłowiczkę albo jakiegoś doradcę. Bym mógł na przykład to osłabić trochę, to przy okazji. Bo arcyczart kolejny. Nie, dobra, doradca. Niech będzie doradca, niech mi tylko weźmie to do stolicy, tą czarownicę i tyle. A tu już sobie zawalczymy. Z tymi przyjemniaczkami. Moloch może już, myślę, stać z przodu. No nie, jak będziemy w taki sposób atakować, to to nie wygramy tego za szybko. Odroczymy na razie ten pomysł z Krakenem jeszcze, bo chcę pójść do tej many śmierci. Berserker tam mi zasłania drogę. A przy okazji rózgowiczka by się przydała, która by tam swój ruch wykorzystała. Ale już mogę na przykład tą jedną turę poświęcić. No. Eliksir życia. Dobra, wejdźmy już sobie do stolicy. Nie wykosztuje się za dużo. Więc dalej bym nie poszedł i tak. Zostały tylko 4 punkty ruchu, więc już sobie odpocznijmy. Na tych ogrów w sumie co by tutaj wziąć? Czarownica tutaj dobrze zadziała. Tego czempiona by właściwie osłabić. Więc można by wziąć ciebie. Z diabłem? I tak tylko raz by zaatakował. Zapamiętamy.
Orkowie będą szybsi, ale nie zabiją. No, przynajmniej jeden cios odda. I Tormentio mógłbym rzucić jeszcze do pakietu. Iluzji tu nie ma. To już rzucamy. Nie zapominam o was. No, jedyne co, to trzeba naprawdę pamiętać, żeby to powtarzać, te czynności z iluzjami. Dobra, na razie sobie odpocznijcie. Tutaj razem z tą czarownicą. Muszę ją ze sobą wziąć na tamtą walkę, bo chcę tego ogra przemienić. Dam ci się napić. I tym samym wyleczyć. Podejdź tutaj, a ty idź dalej, żeby nie blokować tutaj przejazdu. Trochę krótszą drogą dla niej. Dobra, tu nie ma iluzji. To już jest. Manę śmierci już w końcu. Ja. Wspaniale, jak już miałem zamiar tam iść, to się nagle okazuje, że już ją przejąłem. Super. Nawet dwie tury ją mam. Wspaniale. Dobra, poczekamy na manę i Maledikerę też się opracuje. Wszystko z myślą o walce z Astarotem jest robione. A to już jest niebawem, tak naprawdę. Jak to zrobić teraz? Musiałbym się tam najlepiej dostać, on też... Zresztą dostaję doświadczenie, będąc w tle wojny. Patrzmy, gdzie on tam stacjonuje. Też mogę nawet na początku odsłonić, żeby nie dostawał tego doświadczenia. Nie można podchodzić za blisko, bo to też uruchomi to zdarzenie, które przyspiesza jego chęć do atakowania nas. No raczej na razie tutaj nie muszę iść. Ale przydałoby się tą wieżę tutaj wykraść, te czary. Spróbuj pokraść. Tymczasem ty mi to osłabisz. Jakieś tam obrażenia małe zadasz. Tormentio mogę wrzucić. No i nawalę w czempiona. No, nawet diabeł oszukał inicjatywą. No, a w drugiej turze mógłby to zrobić. Ale tego nie zrobił. No nie, nie ma tak dobrze. Dobra, tu mało życia zostało, ty jesteś na strzała. Przy dobrych wiatrach nawet może się udać przemienić ogra, zanim w ogóle zaatakuje. To też jest dobra wiadomość. To idziemy tam. Zaraz będzie dostęp do sklepu. Super, tylko nie przemień się tutaj z powrotem. Wszystko w tego pana ogra. No i ta właśnie inicjatywa. To jest ten minus, że zmiękczamy mu tym samym inicjatywę, zmieniając go w tłustego chochlika. Gdyby się odmienił niefortunnie, no to działamy na jego korzyść. Ale nic takiego się tutaj nie zdarzyło. Poszło pomyślnie. Jeszcze trochę ci brakuje do oneksowego, przydałby się. Trzeba będzie jednak popróbować tutaj walk z tymi oneksowymi gargulcami. Dobra, myślę, że zobaczymy, może do tej 40 tury się uda odcinek zrobić. No i myślę, że w następnym to już dojdzie do tej walki. Bo raczej za długo to nie będę się tutaj kręcił, żeby zmuszać Astarota do kręcenia się tak, jak mu zagram.
Sprzedajmy, co jest niepotrzebne. Słabość jest potrzebna, jak najbardziej. Gustowistwo i Mira też. Zombie, Champion Szkieletów, Wampir. Na walkę z Asterotem czarownica nie będzie potrzebna. Wampir? Czemu nie? Muszę pamiętać, że on też ma ostrze z mory, ten Asterot, więc będzie mi atakował pewnie Baronową, zmniejszał tym samym poziomy jej. To musiałbym dać sobie do przodu na przykład Wampira. Tylko pewnie on by został rozwalony. Zobaczymy, bo jego obrażenia by się przydały. Ewentualnie ta kula wody, którą mam, ona by mogła wykończyć jakoś tutaj jednostki, które on tam ma. Generalnie to jakieś obszarówki może by opracować, jakieś obszary. W sumie te klątwy mogą być wystarczające. Szanse trafienia. Też nie jest to złe. Tu się 25 piekielnej. Czyli 340 piekielnej. Co kosztuje? 400. W sumie lepiej Tortiumenta już będzie opracować tak naprawdę. No. Większe... bardziej zmniejsza szanse trafienia i to się bardziej opłaci. I tam jeszcze ewentualnie tą Igniskarn. Mentapotence, żeby tam Inkuba mu osłabić i Sukubę. Całe szczęście oni tam nie zdobędą wyższych poziomów, bo to jednak są jednostki z mojego drzewka. Co tu jeszcze miałem sprzedać? Pierścień siły mi się w ogóle nie przyda. Także to idzie na sprzedaż. To idzie na sprzedaż. To zostaje, bo to jest tak mało warte. Kula by się przydała jednak. Czempion szkieletów czy wampir? No to jest pytanie. Budynki jeszcze jakiś. Czysty ołtarz do zwierza naszego. Wspaniałego. Jeszcze jeden złodziej. Niech on spróbuje tę jakąś kulę ukraść. To może być przydatne. Jeszcze tamto miasto. Czarownica tu zostanie tam w ogóle zdjęta, ale to może nawet lepiej, bo się skupią na niej bardziej niż na mnie. Na tych mojej baronowej. Wszystko zostanie po staremu, to i tak mi tego miasta nie odbiją z powrotem raczej. 36 tura. Iluzja z powrotem tutaj ląduje. Złodziej niech próbuje kraść czary, które tam jeszcze zostały. Umysł, ogień. No umysł chyba bardziej. Ostrze z mory i tak uderza od śmierci, ale na umysł to na przemianę byłbym wiedźmy na przykład odporny. Czy odporny ochronę miał przed pierwszym takim uderzeniem. No ogień też nie jest zły, chociaż co mnie tutaj ogniem zaatakuje? Raczej nikt. Bierz ochronę na umysł. Ty idź po kulę. Może nawet ty też pójdziesz razem z nim. A tutaj, tutaj, co tutaj w ogóle było? Nawet zwykły ogar by się przydał. Sprawdźmy tutaj. Nie wiem, czy jakiś healer tam był, czy nie. Jak nie, no to nawet jakieś obrażenia się zada. Nie było healera. No dobrze. Zadam mu jeszcze jeden cios ogarem. Niewiele to będzie, ale no... lepszy ryc albo ryż niż nic. O kurde, w sumie to on tutaj by miał mnie na strzała zaraz. Gdyby nie było takiej fortuny po mojej stronie, jeśli chodzi o inicjatywę. Trudne to będzie do zrobienia. Szczerze mówiąc. W czasie imperialnego pozbyć on kogoś ulecia, albo nawet siebie. Tu jeszcze te pancerze oni mają. No. Wcale tak łatwo nie będzie tam. Co
prawdą i mi tutaj zdejmą strzelec z tym, ale... Kogo tu paraliżować wtedy? Na pewno imperialnego. Trzeba będzie się przebić przez tych włóczników. Też wcale nie będzie łatwe do zrobienia. Tej kuli użyć? No trochę szkoda by mi było. Bo na ostateczną walkę wziąć sobie zwykłego wyznawcę, on by tam jakieś punkty życia odjął tym. On chciał więcej doświadczenia dostać za te walki jednak. Spróbuję, chociaż raczej nie spodziewam się dobrego rezultatu tej walki. Coś jeszcze tutaj ze sobą może wziąć. Nie mam za bardzo czego. Spróbujmy to zrobić, chociaż nie wiem jaki będzie tutaj rezultat, tak mówię. Żumiwarta dostanie, albo żule z metra. Ach, ten gargulec to dostanie po mordzie mocno. Ach, dobijaj mi to. Skupiało mi się na mojej rózgowiczce, która zaraz zginie. Mogę ją dać do przodu. Czy do przodu ona, z przodu jest, znaczy do tyłu. Żeby nie dostawała tych obrażeń. Żeby to coś zmieniło? No, możliwe, że tak. Kurde, chyba... Nawet nie wyszło. Szkoda. No, nie jest to łatwa walka. Autozapis Quick Save'a trzeba by wczytać. Moment, co ja ją dam do tyłu może? Tu i tak ciosy wejdą w czarownicę. Niekoniecznie musi mi to wyjść, cokolwiek. Nawet przy takich rozważaniach. Spróbuję jeszcze raz. Okej, ty dobijasz, okej, dobra. To było do przewidzenia, że tak to się skończy. Tak jest mimo wszystko trudne. Obroń się. Zdobijaj jego. I tu chyba dasz radę wystać. No, chyba że... Strzelec cię teraz będzie okładał. Jest to ryzykowne teraz. 74 punkty obrażeń. Czy 53. Dobra, ryzykujemy. Na nic się to ryzyko zdało. No nic, nie przeżył nam gargulec. Ale baronowa przeżyła i to jest najważniejsze, bo tutaj o jej doświadczenie przecież chodzi, prawda? No, jedynie co możemy tutaj się tylko uzdrowić. Nieco i to wszystko. I dostać pewnie jeszcze jakimś czarem na mordę. Oby nie. Dobra, tu się trochę to wszystko przedłuża, to w takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się wam już podobał. Też cenne uwagi od was, od pana Sandałka, którego pozdrawiam. Tak zresztą ja też tu zauważyłem te początkowe niedociągnięcia. Mogłem tę czarownicę wziąć, ona zresztą pewnie po to też była, żeby początek przetrwać tych walk ze zgłębi czartami, co później też zauważyłem. Także pan Kabak też również zwrócił na to uwagę.
Ale to dzięki za wszystkie komentarze. No i będziemy kontynuować już za tydzień, także miłego dnia, wieczoru Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.